Mamy przekształcić w przesunięciu równoległym i jednokładności okrąg jednostkowy, tak, żeby otrzymać po kolei każdy z poniższych okręgów. To jest okrąg jednostkowy. Jego środek umiejscowiony jest w punkcie 0,0 w początku układu, a jego promień ma długość 1. Taki właśnie okrąg nazywamy okręgiem jednostkowym. I mamy wykonać przekształcenie złożone z przesunięcia równoległego, oznacza to po prostu przesunięcie całego tego okręgu w jakieś inne miejsce. Na przykład w to miejsce, i mamy taki przesunięty okrąg przekształcić jeszcze w jednokładności. Oznacza to w tym przypadku zwiększenie lub zmniejszenie jego średnicy albo promienia. Jeszcze nam się przesunął, trzeba dokładnie złapać go myszą w odpowiednim miejscu i zmieniamy jego promień. No i mamy tak dobrać te dwa przekształcenia, żeby obrazem były kolejno wszystkie te okręgi. Zacznijmy od różowego. Przesuwamy najpierw tak, żeby środek okręgu pomarańczowego pokrył się ze środkiem okręgu różowego i przekształcamy w jednokładności. I obraz złożenia tych dwóch przekształceń pokrywa się z okręgiem różowym. Możemy zrobić to samo z każdym z pozostałych okręgów. Pomarańczowy nie jest już okręgiem jednostkowym, ale nie ma to znaczenia. Przesuwamy go dalej do środka okręgu fioletowego i dalej przekształcamy w jednokładności tak, żeby miał ten sam promień. I obraz pokrywa się z okręgiem fioletowym. O co tutaj chodzi? Jeżeli jesteśmy w stanie przekształcić jedną figurę geometryczną w drugą poprzez złożenie przesunięcia równoległego i jednokładności, to z definicji figury te są figurami podobnymi. To ćwiczenie pokazuje nam, że jest to możliwe w przypadku dwóch okręgów, i stąd wniosek, że każde dwa okręgi, albo wszystkie okręgi są figurami podobnymi. Możemy wziąć dowolny okrąg, Przesunąć jego środek w miejsce środka innego okręgu, a potem zmienić jego promień na mniejszy lub większy, tak żeby był on identyczny, żeby pokrywał się z okręgiem, do którego środka się przesunęliśmy. Mam nadzieję, że widzicie na podstawie tego ćwiczenia, że każde dowolne dwa okręgi są figurami podobnymi, albo inaczej mówiąc, że wszystkie okręgi są figurami podobnymi.